Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Centrum Kato to jest taka miejscówka otwarta, w której możecie przyjść, napić się pysznego drinka, zjeść sobie coś i w środku tygodnia organizujemy też eventy dotyczące na przykład oglądania filmów w plenerze. Są też sety DJ-skie i muzyczka na żywo. Jeśli chcecie do nas wpaść i spędzić fajnie czas od środy do niedzieli, działamy, zapraszamy Was na tarasy spotka, na pyszne jedzenie, pyszne picie, super filmy, fajną muzykę. Wszystkie informacje dotyczące wydarzeń znajdziecie na naszym Facebooku. W dwóch miejscach Katowic pojawiły się biblioteki plenerowe. Pierwsza z nich stanęła pod budynkiem rektoratu Uniwersytetu Śląskiego, a drugą można znaleźć na rynku przy Sztucznej Rawie. Oba punkty działają zgodnie z ideą bookcrossingu polegającą na pozostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych po to, aby znalazca mógł je przeczytać i znów puścić w obieg lub zostawić na półkach książki z własnych zbiorów. Pojawienie się plenerowych bibliotek ma na celu promocję Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Tytuł ten został przyznany miastu przez organizację Euroscience we współpracy z Komisją Europejską, a pozyskanie go jest szansą na dalszy rozwój Katowic poprzez zwiększenie ich atrakcyjności zarówno dla naukowców, jak i inwestorów. Trwa rewitalizacja terenu przy stawie kajakowym w katowickim Parku Leśnym. W marcu tego roku na zlecenie Zakładu Zieleni Miejskiej rozpoczęły się prace mające na celu odnowienie tzw. kręgu tanecznego. Zrewitalizowana zostanie widownia, schody, a także scena, do której zostanie doprowadzone zasilanie i oświetlenie. Zostaną zamontowane elementy małej architektury, a pobliskie alejki zyskają nową nawierzchnię. Zaplanowano także nowe nasadzenia roślin. Całkowity koszt inwestycji to 4 miliony i 300 tysięcy złotych. Z wyremontowanej nawierzchni mieszkańcy będą mogli korzystać w pierwszej połowie przyszłego roku. Katowice są kolebką polskiego jazzu i rozrywki. Tak naprawdę ta ziemia wydała naprawdę rewelacyjnych polskich muzyków. Stwierdziliśmy, że to będzie bardzo dobre miejsce, żeby zaprezentować drugą edycję festiwalu, który tak naprawdę prezentuje bardzo szerokie spektrum, jeżeli chodzi o gatunki muzyczne. Łączy te gatunki jeden wspólny mianownik i jest to jazz. Jeżeli chodzi o naszych rodzimych artystów, tak, to jest Dorota z Henrykiem Miśkiewicz, to jest Marek Napiórkowski, to jest Kuba Badach ze składem Mabaso, ale jest też wiele międzynarodowych gwiazd, takich jak The Comet Is Coming czy legendarne Incognito. Jakiś funk, jest hip-hop, są różne gatunki pomieszane. Wspólnym mianownikiem jest chyba ten element jazzu, ale no, przede wszystkim jest to świetna muzyka do słuchania, wręcz do tańca, do zabawy. Nawet jak ktoś nie ma pojęcia o tej muzyce, to on jest taki przekrojowy, że bardzo zachęca do zapoznania się z jazzem, soulem, funkiem, wszystkim, co jest wokół tej muzyki. Promenady po muzyce. Kiedyś były to po prostu koncerty promenadowe, ale od jakiegoś czasu zdecydowaliśmy ukonkretnić to i bardziej związać z muzyką. Stąd też zmiana nazwy. A poza tym promenadą była kiedyś nazywana ulica Kościuszki. Ja myślę też, że katowiczanie dlatego to lubią, ponieważ sceneria jest tak piękna, mamy oczko wodne, mamy piękną pergolę, stare drzewa, śpiew ptaków, a jednocześnie też jesteśmy blisko centrum Katowic. Bardzo się ucieszyłyśmy na to zaproszenie, bo to jest taka szczególna sytuacja, w której właśnie możemy być blisko publiczności, publiczność czuje się swobodnie i możemy z nimi nawiązać taki specyficzny dialog, który wiadomo, że w tradycyjnych salach koncertowych zawsze jest nieco utrudniony ze względu na te konwenanse i taką atmosferę bardziej elegancką i odświętną. Dlatego bardzo się cieszymy, że to zaproszenie do nas przyszło.
dzisiaj podpisaliśmy umowę na blisko 40 milionów złotych. To w zasadzie dwie umowy na finansowanie pożyczkowe i finansowanie dotacyjne. Pożyczkowe w kwocie 27 milionów złotych, nieco ponad 27 milionów złotych i dotacja ponad 11,5 miliona złotych na rozbudowę instalacji mechaniczno-biologicznego przekształcania, przetwarzania odpadów komunalnych, która zwiększy w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia swoją wydajność z 18 do 39 tysięcy ton na rok. Codziennie produkujemy śmieci i te sytuacje nadają rytm naszemu życiu. Codziennie praktycznie wyrzucamy worki z odpadami, dobrze, że dzieląc to na odpowiednie frakcje. No ale czasami jeszcze trzeba coś dokończyć i linia sortownicza, którą chcemy zmodernizować, ma służyć właśnie temu celowi. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.